Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj mam bardzo dobrą wiadomość ze Stanów Zjednoczonych, nieco spóźnioną, ale zaiste bardzo dobrą. Pamiętamy relację o tym wspaniałym Marszu dla Życia w Waszyngtonie, marszu do uczestników, którego przemówił osobiście po raz pierwszy urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump wyraził swoje absolutne poparcie dla ochrony życia nienarodzonych dzieci, ale jest jeszcze drugie bardzo ważne wydarzenie. Związane z tym dniem, czyli 20 stycznia tego roku. Otóż Izba Reprezentantów przegłosowała ustawę, która nakazuje zapewnienie ofiarom w cudzysłowie nieudanej aborcji opieki na takim samym poziomie co innym noworodku. Jak stwierdza przyjęty ten projekt, cytuję. Gdy aborcja skutkuje żywym narodzeniem dziecka, jest ono osobą w świetle wszystkich praw Stanów Zjednoczonych, jest uprawnione do wszelkiej ochrony przewidzianej przez prawo. Koniec cytatu. Proszę Państwa, to jest wielkiej wagi wydarzenie, bo niestety, jak mamy tutaj informację od amerykańskich obrońców życia, często zdarzały się przypadki, że po nieudanym zabiegu, Aborcji właśnie rodziło się na szczęście żywe dziecko, ale ono zostało... Bez opieki, bez należytej opieki i niestety umierało. W świetle tej decyzji Izby Reprezentantów taki przypadek nie może już mieć miejsca. Ten nakaz prawny jest obłożony sankcją karną nawet do pięciu lat więzienia i ufam, że wszystkie służby medyczne w Stanach Zjednoczonych będą teraz no, ratowały te dzieci, które przeżyły zamach na swoje życie w postaci nieudanej aborcji będą z troskliwością te dzieci ratować. A jest to duża liczba nienarodzonych dzieci. Mamy dane od amerykańskich przyjaciół, obrońców życia, że w Stanach Zjednoczonych żyje ponad 40 tysięcy osób, które przeżyły aborcję. Przeżyły zamierzoną przez matkę aborcję. To jest ogromna liczba osób i cieszymy się, że ten zamach na ich życie był nieudany, że żyją, że dają świadectwo. Jedną z takich osób, która przeżyła aborcję słynną na całym świecie jest Jana Jensen. Na niej był próbowany zamach na ich życie poprzez substancję trującą, wstrzykniętą do macicy jej matki. Urodziła się. Żywa, otrzymała właściwą opiekę medyczną. Dzisiaj jest piękną, no, w miarę zdrową dziewczyną, chociaż pewne dolegliwości po tym zamachu pozostały. I bardzo aktywną obrończynią życia. Jeździ po wielu krajach świata i głosi obowiązek ochrony życia. Występuje zdecydowanie przeciw aborcji i mówi jasno o tym, że. Przykładowo właśnie hitlerowcy dopuszczali do aborcji dzieci chorych niepełnosprawnych przed narodzeniem. Wiemy, to była legalizacja aborcji zarządów Hitlera, z trzecia rzecza chciała mieć zdrowych, silnych obywateli i dlatego z inspiracji Hitlera wprowadzono aborcję eugeniczną w latach 30. hitlerowskiej Rzeszy. Te fakty musimy przypominać nieustannie. I to jest nasz obowiązek, wszystkich ludzi dobrej woli, w ochronie życia każdego, podkreślam, poczętego dziecka. To jest wspaniała akcja. Tejże uratowanej Jensen. Myślę, że do tego tematu może wrócimy w osobnej audycji, bo warto tę bohaterską dziewczynę, ocaloną z aborcji, przedstawić polskim słuchaczom, polskim obrońcom życia. I jeszcze jedna sprawa związana z obrońcami życia za wielkiej wody, za oceanu. Mam na myśli słynną w Polsce, bo znaną w Polsce, Mary Wagner. Myślę, że wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że 8 grudnia została ponownie aresztowana za spokojne bronienie życia nienarodzonych dzieci przy klinice aborcyjnej. I z inicjatywy naszego dziennika, ale także i naszego stowarzyszenia, Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, wysyłamy jej listy, otaczamy ją modlitwą, bo 12 grudnia. Lutego ma swój Dzień Urodzin. Ja przedstawię treść mojego listu krótkiego, który wystosowałem do niej przed kilku dniami. Droga Mary, z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o kolejnym Twoim uwięzieniu 8 grudnia 2017 roku, kiedy w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny starała się odwieźć kolejne kobiety od popełnienia zbrodni aborcji. Modlę się za ciebie i za twój szybki powrót na wolność. Modlę się, aby twoja wieloletnia, heroiczna walka przyniosła oczekiwany skutek, przemianę ludzkich sumień i zmianę kanadyjskiego prawa, tak aby chroniło życie nienarodzonych dzieci. 12 lutego w twoje urodziny w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie w Łagiewnikach zostanie odprawiona zamówiona przeze mnie msza święta w twojej intencji. Pamiętając o tobie w modlitwie, życzę Ci wytrwałości i siły w walce o prawa nienarodzonych dzieci. Pełen podziwu i uznania łączę wyrazy głębokiego szacunku. Podpisany dr inżynier Antoni Ziemba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Broń Życia Człowieka. Proszę wszystkich naszych słuchaczy, o modlitwę w intencji Mary Wagner, a kto może, niech wejdzie na naszą stronę internetową Polskiego Stowarzyszenia i wyśle też stosowny list czy kartkę pocztową do więzienia z wyrazami solidarności i poparcia z Mary Wagner. Szczęść Boże!